Wiesz, jechałam tutaj, mówię, wezmę sobie pterbusik. No, no to jest no, no, albo te kubki termiczne, no, to teraz. Ale one nie trzymają tak długo, nie? Nie, nie, one nie może godzinę, nie? No. Ale termosik, no to jeszcze tam zawsze wziąłeś, bo ja wiedziałam, że to jest zawsze zimno. No tak, znaczy zimą to już, no, niestety. No. Z tym się rozgrzejesz, ale teraz trochę ci tam... No, już się tak rozgrzałam, no. No i fajnie to tutaj, jeżeli ta lato było tak w tego roku, gdzieś jeszcze w październiku sobie siadywaliśmy normalnie na zewnątrz wieczorem jeszcze, nie? Bo były takie podesty, zarąbane takie podesty. No ja wiem, no wiem, to wiem. No, takie, no może nie aż takie fajne, jak to na szczęście, nie? I to mówi, że to miasto, dlatego że jakieś tam bezdomne tam spały. Nie, to jest jakiś mydl, tak? Nie, 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 tak, tak. Nikomu to przestrzeni nie zabiera, nie? Co nie wystawił, to by po prostu za jakiś czas zniknęło, nie? Czy jakaś kanapa, czy drewniane ławy, ile tu już ław drewnianych? No, no. No nie da rady. I jeszcze kurwa takie podesty, wiesz, takie co są, nie? Te europalety, wszystko. Ja nawet łańcuchami już przypięte, to jest przecież nie mogę. No ja nie mogę. Nie, to ktoś nie wiem, albo zacznie, albo dzwonią potem pomoc. Sądzę, żeby to śmieciarze z własnej woli po prostu nie, to tam mi się wydaje, że to za dwie. No bo to było za ciężkie, żeby samochód jeszcze coś kradli, nie? Tylko to było spalenie. Thank you.
Thank you.
świetnie. Brawo. Taka improwizacja. Tylko może lepiej było rozmawiać gdzieś przy mikrofonie. Mikrofon jest. Jak działa? Celtycka taka stara, szkolska balada też. Nie wiem co. Polopiorena. Lepiej tego nie było. Co to dla ciebie?
Brawo! Spróbowali jakiś flamenko kawałek, ale... No. Intro.